Piotr Michałowski. Swoją biografią mógłby obdzielić kilka osób. Obywatel ziemski, sprawny gospodarz, urzędnik, mąż stanu. Jego prawdziwą pasją jest malarstwo, jednak przedkłada obowiązki nad prywatne zamiłowania. Szkoda, że amator i bogaty pan, powie historyk, a przecież prywatność tej sztuki okaże się jej siłą. Dla współczesnych Michałowski był przede wszystkim obywatelem. Do historii przejdzie jako jedyny prawdziwy malarz polskiego romantyzmu. Piotr Michałowski przychodzi na świat 2 lipca 1800 roku w Krakowie, w zamożnej rodzinie ziemiańskiej, jako trzecie dziecko Józefa Michałowskiego i Tekli z Morsztynów. Jego dzieciństwo przypada na burzliwy okres walk napoleońskich. 9-letni Piotr jest świadkiem triumfalnego wjazdu księcia Józefa Poniatowskiego do Krakowa. W domu jego stryjecznej babki mieści się kwatera generała Henryka Dąbrowskiego. Staranne wykształcenie. Wkrótce okazuje się, że nadzieje Polaków na odzyskanie pełnej suwerenności są przedwczesne. Patriotyczne uniesienia muszą ustąpić przed długoplanową, pragmatyczną strategią. W rodzinie Michałowskich od dawna kultywuje się tradycję służby publicznej. Wśród przodków Piotra jest wielu państwowych urzędników, stolników, kasztelanów, podkomorzych. Rodzice planują dla niego podobną przyszłość. Teraz muszą mu zapewnić gruntowne wykształcenie. Michałowski jest wszechstronnie uzdolniony i bardzo pracowity. W wieku 14 lat zdaje publiczny egzamin dojrzałości, wygłaszając godzinną mowę po łacinie. Równocześnie kształci się w kierunkach artystycznych, muzyce i sztukach pięknych, ale to należy do ówczesnego kanonu, podobnie jak lekcje szermierki czy jazdy konnej. Rysunku i malarstwa uczą go kolejno Michał Stachowicz, Józef Brodowski i Franciszek Lampi. Piotr lubi rysować i przychodzi mu to z łatwością, jednak sztuka jest dla niego tylko edukacyjnym dodatkiem. Dużo poważniej traktuje prawdziwe wykształcenie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiuje nauki przyrodnicze, matematykę i języki obce. Zawód wojskowy zawsze miał dla mnie urok, zwierza się bratu w liście, zwłaszcza gdy mieliśmy ojczyznę wolną, której każde ramię polskie bronić było winno. Niech wojna wybuchnie, a wtedy będę żołnierzem z duszy i z serca, a tymczasem uprawiam nauki pożyteczne do tego zawodu. Tymczasem klęska pod Waterloo i ponowna abdykacja Napoleona oddalają także polskie marzenia o niepodległości. Otwiera się jednak nowe pole działalności publicznej. Powstają dwa szczątkowe organizmy państwowe – Królestwo Polskie i Rzeczpospolita Krakowska. W 1816 roku ojciec Piotra, Józef Michałowski, zostaje senatorem Wolnego Miasta. Dla młodego człowieka z warstwy ziemiańskiej naturalnym etapem jest uzupełnienie wykształcenia za granicą. Piotr Michałowski jedzie na dalsze studia do Getyngi. Tamtejszy uniwersytet, główny ośrodek niemieckiego oświecenia, ma opinię nowoczesnej uczelni. Początkowo studiuje filologię, wkrótce skłania się ku naukom politycznym. Prawo niezmiernie mi dużo obecnie pochłania czasu, ale w zimie zanurzę się cały w polityce i historii. Mam nadzieję, że pracując od 4 z rana do 10 wieczór, znajdę jeszcze jakie wolne chwile do nauki greckiego i angielskiego. Rysowanie traktuje Michałowski jako rozrywkę, chwilę wytchnienia od gorliwej nauki. Równocześnie jednak przyznaje z dumą, że jego szkice koni i wojska bardzo się w towarzystwie podobają. Rozbudziło się we mnie nowe uczucie. Dumy artystycznej, pisze do matki, obsypywano mnie pochwałami, porównywano z Wernetem. Czym innym jest jednak duma artystyczna, a czym innym uczynienie ze sztuki zawodu. Przemysł ciężki. Życzeniem ojca dobrodzieja było widzieć mnie kiedyś na urzędzie publicznym i ja czułem zawsze do tego stanu powołanie, pisze Piotr w 1823 roku do ojca. Właśnie otwiera się przed nim droga kariery urzędniczej w aparacie państwowym Królestwa Polskiego. Po powrocie z Niemiec Michałowski przenosi się do Warszawy, gdzie spędzi 8 lat zatrudniony w resorcie przemysłowo-gospodarczym przez księcia Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, który docenia jego zdolności osobiste i niezmordowaną chęć do pracy.
Początkowo pracuje jako wolontariusz w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Wkrótce awansuje. Po 4 latach zostaje naczelnikiem Wydziału Hutniczego i radcą górniczym. Pracuje nad usprawnieniem przemysłu metalowego, przeprowadza kontrole rządowych zakładów, jeździ na inspekcje, składa raporty. W harmonogramie prac sumiennego ministra niewiele pozostaje miejsca na sztukę, choć podczas służbowych podróży znajduje czas na zwiedzanie galerii. W wolnych chwilach, namawiany przez rodzinę, amatorsko maluje. Muszę nadmienić, że wybuchy mego niezadowolenia nie są już tak gwałtowne, gdy się znajduję przy sztaludze. Nie było tym razem ani płótna zamazanego, ani palety potrzaskanej, pisze o pracy nad portretami rodziny Ostrowskich. Praca w służbie rządowej staje się dla Michałowskiego coraz bardziej uciążliwa. Entuzjazm ustępuje miejsca zniechęceniu. Skrupulatność w dochodzeniach przysparza mu wrogów. Niejedne nadużycia na jaw wyszły. Niejeden w tym wszystkim niejedno stracił dobrych i nieprawych zysków. Nie dziw, że mam nieprzyjaciół. W 1831 roku ukazuje się drukiem paszkwilancka broszura rachmistrza Wydziału Górnictwa J. Gedlera, skierowana przeciw Michałowskiemu. Jednak w tym czasie dzieją się rzeczy dla kraju istotniejsze. Wybucha powstanie listopadowe i Michałowski, rozkazem Rady Najwyższej Narodowej, organizuje produkcję broni dla powstańców. Czeka go także zmiana w życiu prywatnym. W lutym 1831 roku poślubia Julię Ostrowską, córkę z pierwszego małżeństwa swojego szwagra Antoniego. Klęska powstania okaże się dla Piotra momentem przełomowym. Musi uchodzić z Krakowa i po krótkim pobycie pod Krakowem razem z rodziną Ostrowskich wyjeżdża do Paryża. Chwila sławy. Przymusowa emigracja stawia Piotra przed koniecznością nowych, życiowych decyzji. Chce poświęcić się sztuce, jednak najpierw postanawia uzupełnić wykształcenie. Wybiera pracownię Nicolasa Toussaint-Charletta, sprawnego rysownika i akwarelisty, ale przede wszystkim przyjaciela zmarłego młodo Teodora Géricault, pierwszego francuskiego romantyka. Pracownia Charletta to także krąg zagorzałych bonapartystów. Było to artystyczne i wojskowe ognisko pełne życia i ruchu, skąd rozchodziły się wyborne rysunki, karykatury, dowcipy obiegające całe miasto, napisze córka artysty Celina. Talent Michałowskiego batalisty znajduje duże uznanie w oczach francuskich kolegów i kolekcjonerów, którym podobają się jego zręczne, dekoracyjne akwarele z końmi i zaprzęgami. Piotr coraz świetniejszym cieszy się powodzeniem, pisze do kraju znajomy. Cały Paryż lata za jego końmi. Artyści, amatorowie, znawcy, nieznawcy, wszyscy chcą mieć konie Mica Lołuskiego, jak go nazywają. Jednym słowem, jest to człowiek nadzwyczajny. Ma stado w głowie i więcej jeszcze, bo sprzedaje swoje konie na wagę złota, czego by z żywymi końmi nie dokazał. Materialny sukces Michałowskiego jest mu potrzebny. We Francji powiększa się rodzina. Przychodzą na świat dwaj synowie, jednak artysta ma większe ambicje niż zamówienia marszandów. Swoją sztuką chce rozsławić chwałę oręża polskiego. Próbuje większych scen batalistycznych, przygotowuje album litografii, wciąż się rozwija, choć pracuje w zasadzie samodzielnie. Niewiele mogą już mu dać seanse w atelier Charletta. Doskonali warsztat, kopiując obrazy Géricault, odwiedza Louvre, ale także podparyskie rzeźnie, by studiować anatomię konia. Nie nadąża z zaspokajaniem zamówień. Droga do międzynarodowej artystycznej kariery wydaje się stać otworem. Jednak kolejny raz Michałowski wybierze zobowiązania wobec rodziny i środowiska. W roku 1835 chory ojciec wzywa go do powrotu i objęcia gospodarstwa. Piotr nie waha się ani chwili. Jako ziemianin wie, że głównym przywilejem i obowiązkiem jego stanu jest mądre zarządzanie rodzinnym majątkiem ziemskim. Od początku to właśnie zadanie było mu przeznaczone. Na gospodarstwie. Jesienią 1835 roku Michałowscy wracają do kraju. Początkowo zatrzymują się w Krakowie. Piotr urządza sobie pracownię w Pałacu Wielopolskich. Jednak po śmierci ojca w kwietniu 1837 roku obejmuje majątek w Krzysztoforzycach.
Co do zagrzebania talentu, ja nie mam najmniejszej obawy, pisze w liście do rodziców żona malarza. Obok domu stawia sobie Piotruś malarnię obszerną, wysoką, jasną, tak jak dotąd żadnej nie miał, a zatem lepiej będzie mógł pracować jak gdziekolwiek dotąd. Przy tym całe Krzysztoforzyce będą spokojną i wygodną malarnią. Ziemia od dawna mądrze uprawiana nie będzie grobem, ale karmicielką talentu. Plany harmonijnego połączenia sztuki z rolnictwem okazują się nie do końca realne. Pobyt na wsi otwiera co prawda kolejny, nowatorski etap w sztuce Michałowskiego. Maluje w plenerze, a do obrazów pozują mu okoliczni mieszkańcy, chłopi, żebracy, Żydzi. Zarządzanie majątkiem absorbuje go jednak coraz bardziej. Jak z wszystkich podejmowanych obowiązków, także i z tego chce się wywiązać rzetelnie, zwłaszcza, że ojciec miał opinię wzorowego gospodarza. Piotr wprowadza rozmaite ulepszenia, sprowadza z zagranicy maszyny, nowe rasy bydła i koni. W 1840 roku decyduje się dodatkowo na dzierżawę majątku rodziny żony w Bolestraszycach, gdzie przenosi się na kilka lat. Przez cały ten czas pamięta o malarstwie, choć w Paryżu prawie już o nim zapomniano. Sztuka staje się dla Michałowskiego coraz bardziej sprawą osobistą. Dzięki temu może być w pełni wierny własnej wizji. Mimo wielu obowiązków dużo maluje. Przejmujące wiejskie portrety, seria jeźdźców, bitwy, defilady, kolejne wersje szarży pod Samosierrą i portretu Napoleona. Sytuacja majątkowa daje mu pełną niezależność materialną. Sporo podróżuje. Kilkakrotnie odwiedza Wiedeń, Holandię, Paryż. Okazuje się jednak, że wciąż jeszcze jest rozdarty między ziemiańskie obowiązki i marzenia o sztuce. Im lepiej gospodarstwo tu idzie, tym obojętniejsze się dla mnie staje i tym pilniej jest mi zupełnie mój czas malarstwu poświęcić, przyznaję w liście. W połowie lat 40. wielokrotnie sam lub z rodziną krąży między Francją i krajem, planując ostateczny powrót do malarstwa. Moment tu wyborny do odświeżenia zawodu malarsko-rzeźbiarskiego, pisze z Paryża w 1846 roku. Nie przypuszczam, żeby coś mogło jeszcze kiedy odwrócić mnie od stałego postanowienia oddania się zupełnie pracom artystycznym. To, co prawdziwą wartość pracy mojej nadać może, uczucie piękna natury, to tylko od moich własnych zależeć może usiłowań i to mi wydarte być nie może, jeżeli wytrwam w tych chęciach, w tym postanowieniu poświęcenia całego jestestwa sztuce, w tym mi, Panie Boże, dopomóż. Racja stanu. Michałowski jest świadom wartości swojej sztuki, choć w kraju nie zabiega o sławę. Nie utrzymuje kontaktów ze środowiskiem artystycznym, nie wystawia, nie sprzedaje. W jego środowisku zresztą byłoby to uznane za niestosowne. Z zachowanej korespondencji wyłania się jego psychiczna rozterka, rozdarcie między obowiązkiem i pasją, między społeczną pozycją i niepewną artystyczną przyszłością. Gdy szala decyzji zdaje się wreszcie przeważać na korzyść sztuki i Michałowski z całą rodziną wyjeżdża kolejny raz do Paryża, tam zastaje go wieść o wiośnie ludów. Rewolucja w Galicji zmusza go do powrotu. Artysta włącza się do prac nad rezolucją dotyczącą zniesienia pańszczyzny, a po kapitulacji Komitetu Narodowego bierze udział w pertraktacjach z austriackim komendantem miasta. Decyduje się na przyjęcie funkcji prezesa Rady Administracyjnej Okręgu Krakowskiego. Na kilka lat zostaje główną postacią lokalnych władz samorządowych. Kolejny raz nad Michałowskim artystą zwycięża Michałowski obywatel. Trudna misja wymaga rozumnej dyplomacji i współpracy z zaborcą. Do uzyskania jest jednak wiele. Umiarkowane poglądy i rozsądek budują autorytet Michałowskiego u władz i mieszkańców Krakowa. Żywiołowy artysta romantyk raz jeszcze okazuje się sprawnym administratorem, łagodzi konflikty i polityczne prześladowania, organizuje pomoc dla pogorzelców w wielkim pożarze Krakowa w 1850 roku, inicjuje powstanie zakładu opieki dla zaniedbanych chłopców. Właśnie z tej okazji na aukcji dobroczynnej znajdą się cztery jego prace. Będzie to pierwszy publiczny pokaz jego malarstwa w kraju.
Jednak o dalszych rozterkach nie ma już więcej mowy. Sztuka do końca ma zostać dla Michałowskiego sprawą prywatną. Oficjalnie jest szanowanym obywatelem ziemskim, urzędnikiem, mężem stanu. W imieniu Rady wita nowego cesarza Franciszka Józefa, wygłasza przemówienie na otwarcie Izby Przemysłowo-Handlowej, zostaje prezesem Towarzystwa Rolniczo-Gospodarczego. Równocześnie odrzuca prezesurę Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, mówiąc z goryczą: nie mam wiary, aby jakiekolwiek stowarzyszenie mogło wzbudzić sztukę tam, gdzie ona innych nie zna podstaw. W 1855 roku Michałowski przeżywa nawroty choroby serca, która pierwszy raz ujawniła się kilkanaście lat wcześniej po śmierci córeczki. 9 czerwca umiera w Krzysztoforzycach na atak serca na krakowskim cmentarzu rakowickim, żegnają go tłumy mieszkańców. Piękna to była gwiazda na polu sztuki, ale jaśniejsza jeszcze na polu obywatelskim, napisze jego rówieśnik, akademicki malarz Wojciech Korneli Stadtler. Jedną tylko miał wadę, był za dumnym, aby się sprawami swymi cieszyć. Zdawało się, iż nie rad z siebie. Pragnął czegoś więcej i malarstwo nie zaspokajało go wcale. Nigdy o nim nie mówił. Ci, co go z bliska nie znali, dzielili go w mniemaniu swym na kilka jakby osób. To wielki filolog, to odznaczony w górnictwie krajowym zwierzchnik, to znowu znakomity administrator, to wiejski gospodarz, wreszcie pierwszego rzędu malarz. Edward Rastawiecki, 1857. Przez całe życie Michałowski miał pozostać wierny wyniesionemu z domu systemowi poglądów i wartości, przenosząc obowiązki wobec rodziny, społeczeństwa i ojczyzny na swe osobiste upodobania. Jan K. Ostrowski, 1985. Michałowski był jednym z pierwszych artystów polskich, który odkrył wieś jako temat malarski, a z pewnością pierwszym, który zainteresowania te zmaterializował w dziejach sztuki wysokiej klasy. Jan K. Ostrowski, 1985. Tak czysto malarskiego stylu, w którym walory chromatyczne i świetlne powiązane są ze swobodą fakturalną, nie było jeszcze w malarstwie polskim. Stanisław Kozakiewicz, 1976. Nie będzie chyba przesadą przypuszczenie, że w dziejach Don Quixota artysta odnajdywał swoisty pierwowzór swego własnego losu. Jan K. Ostrowski, 1985. Mechaniczne przygotowanie pracy nie leżało w technice jego talentu. Jest w tym zacięciu pędzla, w tym rąbaniu farbami coś, co przywodzi na pamięć legendę o potężnej klasycznej rzeźbie wykutej w marmurze z pominięciem modelowania w glinie. Celina Michałowska, córka artysty, 1911. Każdy wie, że Chopin był największym muzykiem polskim. W malarstwie największy malarz polski, Michałowski, jest przez ogół prawie nieznany. Józef Czapski, 1933.